Zanim przejdziemy do klikania loszków na nekromancie, to szybka informacja, mianowicie w tym momencie startuje nowy serwer europejski 9. No i standardowo mam dla was kodzik startowy, specjalnie od twórców dla was, w zasadzie to ode mnie, ale dzięki twórcom. No i jest to neutral_EU9, to co macie na tym banerku nad moją głową. Co on daje? Przede wszystkim daje wam wierzchowca 50% na 2 tygodnie, jeżeli kupiliście pakiet startowy, czyli ten, który wam daje wierzchowca na prawie cały miesiąc, bo tam jest chyba 28 dni, no to to wam się oczywiście łączy i przedłuża. Łącznie powinniście mieć tego wierzchowca na 42 dni, jak użyjecie kodziku. Oprócz tego macie nieśmiertelkę i 100 szczęśliwych monet. To daje kodzik, można go używać tylko do 20 levela, no i do 26 stycznia on będzie aktywny. Jest oczywiście tylko na nowy serwer europejski 9. Przypominam, że będzie mi bardzo miło, jak będziecie rozsyłać ten kodzik, gdzie się tylko da, po waszych gildiach, po znajomych, na jakichś tam Discordach, Facebookach, gdzie tylko możecie, roześlijcie, żeby jak najwięcej osób użyło tego kodu. Już wam tutaj oczywiście pokazuję, jak możecie go użyć. Jak ja to nagrywam, no to wiadomo, mamy jeszcze prerejestrację, jeszcze tutaj serwer nie działa. Natomiast jak ten film wleci na kanał, no to serwer właśnie wystartuje. No i teraz tak, wchodzicie sobie oczywiście w plusik obok waszych grzybków tutaj, klikamy, no i mamy na samym dole, jak macie jakiś pakiet do kupienia albo coś, to zjeżdżacie niżej, macie kupon bonusowy. Tutaj sobie wpisujecie neutral, może z dużych wpiszemy, ale to nie ma znaczenia, neutral_EU9, no i klikacie daj mi bonus i dostajecie te trzy rzeczy, czyli wierzchowca 50%, nieśmiertelkę i 100 szczęśliwych monet. Ja mam, że jest nieprawidłowy, no ale wiadomo, jest to tylko na EU9, no i jeszcze on nie działa, będzie działał dopiero od momentu wrzucenia tego filmu na kanał. No i co mogę dodać? Oczywiście przypominam, że z racji tego, że używacie mojego kodu twórcy na stronie home.syfygame.net, to nie jest ten mniejszy baner neutral_EU9, tylko ten wyżej, tańsze grzybki. Z tej okazji, że używacie, że generalnie bardzo dużo osób używa, w ramach wdzięczności co miesiąc organizuję giveaway na jakieś paysafe cardy, na grzyby, co miesiąc to ogłaszam. No i również przypominam, że jeżeli kupujecie na EU9 jakieś pakiety startowe, potem twierdzy, może jakieś klepsydry, może generalnie grzybki, no to pamiętajcie, żeby zawsze używać tej strony, to jest oficjalna strona twórców gry. No i oczywiście wpisywać przy zakupie mój kod neutral, może być z małych liter, może być z dużych, macie wszystko na banerku, tak jak powiedziałem. Pamiętajcie, żeby go wpisywać, bo ja od każdej transakcji dostaję 5%, za wszystko wam jestem bardzo wdzięczny, czy kupujecie najmniejszy pakiecik, czy największy, za każde wsparcie po prostu dziękuję. No i tak naprawdę tyle, chyba wszystko powiedziałem, a teraz zapraszam was do odcineczka z klikania lochów na nekromancie. Można napisać siema YouTube, oczywiście, że tak. I co? Poklikamy sobie dzisiaj loszki na nekromancie, głównie dlatego, że odblokowało mi się tutaj piekiełko w strefie mroku i... Zaspoilerowałem sobie, nie ukrywam, zaspoilerowałem sobie i okazało się, że na najmniejsze procenty na jakiegokolwiek przeciwnika w piekle to jest 3% na 10. No i tam chyba 8, 9, 10 mam po 3%, to jest najmniej. Na pierwszego mam z 40, na kolejnego mam tam z 35, no generalnie rozpierdol. Totalny rozpierdol się dzisiaj szykuje na tym nekromancie, także to będę chciał zrobić, oczywiście, że tak. Tutaj to sobie odbiorę później. No i co, co się na nekromancie pozmieniało, jako iż to idzie na YouTube'a, żeby... tam powiedzmy ciągłość serii zachować. Co tu się pozmieniało? Aurę mamy 9, tu mamy jakiś gemik na zrękę, natomiast czy on nam się przyda? 4-2-5, tu widzę 4-2-2, dobra, to możemy podmienić za tego, dlaczego by nie. To odbiorę po resecie, ale reset to sobie zrobię później. Co? Może jakieś runki lepsze? Myślę, że możemy znaleźć. Mam teraz 17%, zaraz sprawdzę w tabelce, ile mogę na ten moment znaleźć runkę w broni. Chociaż w sumie... no tu mam 18, no zobaczymy, zobaczymy zaraz. To możemy kupić przy okazji, skoro już wyleciało. Pupilki, pupilki. Co do pupilków, co tutaj się generalnie zadziało z pupilami? Chyba od ostatniego odcinka nic. Porobiliśmy sobie, a, przejście w szlał węża na setnym żarłaczu, to zrobiłem wczoraj. Także to powiedzmy zaraz wam pokażę. Nic więcej. Jeżeli chodzi o portal, to mamy 25%, loszków oczywiście nie ruszałem. Twierdza już stanęła na poziom 15, mam salkę 14. Dzisiaj być może uda nam się już 15 wbić, bo mi brakuje tylko troszkę drewna. Zobaczymy, czy poleci, czy nie poleci. To możemy odebrać. Tutaj nam się trener buduje na 11, serce 13, traktor 10. No mówię, akurat jeżeli chodzi o podziemie, to tak jest trochę w cały świat na tym nekro porobione, ale przez to, że było dużo eventów dusz i tak jakoś z duszami wyszedłem. Teraz lecę oczywiście kwatery do 15, po tej twierdzy 15. Gildyjka ostatnio sporo wzmocnień, dużo mocnych leveli do nas doszło. W tym momencie jesteśmy na 6 pozycji w dalszym ciągu i chyba według średniego levela
Tu widzę, że mamy ex aequo z Necropolis 305. No tutaj pierwsza trójka to jest nieosiągalna. Oni mają 312. No powiedzmy ex aequo jesteśmy top 5 chyba z Necropolis, jak tak patrzę. Pod względem oczywiście średniego levela. Czterogłowa Hydra. Portalu mamy 26%. Muszę zaktualizować znowu. No i tyle. I na razie tyle. Topeczkę może pokażę pod koniec, jak skończę klikać lochy. Za dużo się nie zadziało. Co mam dla was pozapisywane jeszcze, żeby wam pokazać? Portale i to przejście w szlał węża. Możemy na szybko obejrzeć. No, jest jak jest. Kasuj to z YouTube'a. Tak, tak. To będzie oczywiście wycięte, gdyż na YouTube jestem człowiekiem do rany przyłóż. Nie przeklinam ani nic, więc to oczywiście wytniemy. Najgłośniej, bo cię słychać, ale tak ma być. Muzyka to jest tylko dodatek na tym streamie. Ja jestem tutaj głównym prowadzącym, głównym aktorem na tym streamie, bo oczywiście to wszystko to jest, no wiadomo, aktorstwo i tak dalej. Wszystko jest wyreżyserowane, więc no tak musi być niestety, przykro mi. I zaraz ktoś w komentarzu na YouTubie napisze, że jego top, no ale jest jak jest. Żarłaczem, stówką szlał węża pokonać bez problemu. Najmniejszego problemu z tym przejściem nie ma oczywiście, więc to na luzie. No i tu mamy, sianko ziomeczek, sianko Black Wolf. I tu mamy ten portal ostatnio dobity. No i w zasadzie tyle, się pozmieniało. Dobrze, sprawdzę jeszcze te runy w broni na szybko, czy jest w ogóle sens coś szukać lepszego, czy już zostajemy na tych, co mamy na ten moment. Bo jestem ciekaw. O kurwa, ja już mogę 20% znaleźć runkę w broni. 20%, no to może troszkę poszukamy. No 20% by się przydało, żeby jeszcze jakieś inne lożki. O, zobaczcie, bez kitu 20%. Dobra, to tak, pozmieniam u siebie i pozmieniam od razu u pachołków. Dlaczego by nie? Neu 10, grasz w jakiejś topowej gildii? Słyszałem neutral, czy znajdzie się jeszcze miejsce? Kacz mi, napisz do mnie na Discordzie wiadomość prywatną. Ja ci dam kontakt do osoby, która ogarnia tą gildię. I tam się dogadasz, on ci powie, czy jeszcze jest miejsce, czy nie jest. Czy spełniasz wymagania, które oni mają, czy nie spełniasz. No tam się generalnie dogadacie, nie? Rozumiesz, o co chodzi. No powiem wam, że te 3-4% na runie już trochę daje. Także na pewno nam pomoże w kontekście klikania lochów, więc dobrze to będzie wymienić. Jakbyś runki oddał, to mógłbyś mieć 21%? Mógłbym, no ale kto by się już o takie detale napinał, no już bez przesady. To już nie jest ten neutral sprzed 3 lat, gdzie spina się o każdy szczegół. Nie, teraz podchodzimy do tego na większym luzie. Będzie 1% w tom czy w tom, to będzie. Jest jak jest. Dlaczego ci dropy nie działają, Leszku? Widziałem, że pytałeś. Leszku, dropy kolejne są najprawdopodobniej dopiero... O kurwa, on ma w ogóle 13%. Dropy są najprawdopodobniej dopiero od piątku. Od piątku, od godziny 16 bądź 17. Z racji tego, że teraz oficjalnie są na wakacjach, na urlopie. Dobra, 20% mamy wszędzie, lecimy. Lecimy, odpalamy SF, chociaż nie, bez SF Toolsa na razie. Na razie piekło, po prostu kurwa piekło. Piekło da nam najwięcej expa, piekło da nam najwięcej wszystkiego. Także nie ma co się zastanawiać, lecimy. Strefa mroku. No i kurwa, o, widzicie, cyk. Pierwszy, drugi, trzeci. O kurwa, już miejsca nie mamy. Rozumiecie, no jest jak jest, no. Zapierdalamy jak szaleni. Tu bardzo dobra runka. A ja w ogóle mam po 15% wszędzie punkty życia. Bo ja powiem wam, że nie pamiętam już, jak ja to ogarniałem. Czy ja już mam wszędzie 15, czy jeszcze. Tutaj cyk, tu mamy 15 i tu mamy 15. To wszędzie, dobra, mamy jakąś o kurwa, broń mi już daje 76 średnich. Ale to nie jest jakiś wybitny rozrzut. A tu? Tu też 76. No niby sporo, ale... Czy ja to chcę wymienić? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. A ten paseczek ile? Minus 1, a Mariuszkowi tyle samo. Dobra. Nie wymieniam. Nie wiem, czy to dobra decyzja, czy zła. Na wszystkie staty jeszcze on jest. To na razie się wstrzymam, może coś poleci na 3 staty fajniejszego. Lecimy dalej. Dobra, cyk, cyk, proszę bardzo. Wszystko kurwa za jednego grzyba, widzicie? O, to już nie. Ale... Zajebiście, i już mamy 320 level. Jeszcze tak z 25, góra 30. I zaczynamy stopać lochy, o. O kurwa. No właśnie o tym mówiłem. Chociaż to jest broń z mroku, to jej nie mogę ulepszyć bardziej niż razy 2. To może lepiej temu wymienić? No, właśnie tak myślę, żeby lepiej chyba Mariuszkowi dać. Wydaje mi się, że szkoda tych ulepszeń. Jakby to dawało tak ze 100 średnich i w górę, to może, może i bym wymienił. Dobra, teraz tak, to jest ta brońka, czyli... O kurwa, zjebałem. A nie, nie zjebałem. Tylko muszę teraz zrobić tak. Jezu, gubię się, widzowie. Gubię się, kurwa, w chuj.
Dobra, to poczekajcie, żeby się nie zajebać w akcji, bo ja coś tu kurwa dzisiaj jest nie tak ze mną. To możemy wrzucić do kibla, bo i tak odzyskuje. Tak. Kurwa. Ja pierdolę, zapomniałem, że to mi może dać tarczę i mi wpierdoli gema. Dobra, chuj. Już mam drugi raz taką sytuację w swojej, kurwa, karierze, nazwijmy to. Dobra, trudno, lecimy dalej. Muszę gema dla Mariusza jeszcze wykopać w takim razie, no zdarza się. To przy okazji do 13 piętra sobie wykopę kluczyk. A już mogę w ogóle? Mogę, no, to zaraz zobaczymy, może poleci ten klucz. Dobra, czy ja tutaj nic nie popierdoliłem? Nie. A, popierdoliłem. Ja pierdolę, przepraszam was widzowie, dzisiaj miałem ciężki dzień. Dzisiaj miałem zapierdol. Jezu, nie wiem jak ja to zrobiłem, że ja tą runkę dałem komu innemu. Dobra, zaraz się znajdzie 20%, Jezu. A ile mi to w ogóle daje? No sporo. Nie przeżywajcie, zaraz to wszystko naprawimy. Zaraz to wszystko naprawimy, nie ma najmniejszego problemu. Tu jeżeli chodzi o trinket, to chyba się nikomu nie przyda. No może i Barbarowi, ale tu już nie będziemy wymieniać, jebać. Dobra, czyli musimy jeszcze jedną runkę 20% znaleźć w takim razie. To tak na szybciutko, żeby nie przedłużać. Ja, ale kurwa, ale wy dajecie się w ogóle łatwo baitować. Ja to wszystko robię pod content, żebyście się pośmiali, że powiedzieli, o ale debil, ja jestem od niego mądrzejszy. Ja to robię pod content, a wy łykacie. Przecież mnie znacie. Znacie mnie, wiecie, że ja jestem pro playerem. I tak specjalnie baituję, że nie umiem. Dobra, to musimy jeszcze zaczarować. I na Kunegundzie musimy zaczarować, tylko nie mam tej. Nie mam golda. Zaraz tego golda powinienem ogarnąć. Nawet z tornadka. Dokładnie. To możemy wyjebać. I tu zaczarujemy za pamięci. Dobra, runka jest 20%. Jeszcze się przelogujemy na wszelki... pro player. Na wszelki wypadek i lecimy. O, proszę bardzo, mamy kluczyk. Tylko on mi się raczej nie przyda na ten moment. Ale dobra, jest kluczyk. No i mamy jakiś mały na intę, niech będzie. Tymczasowo. Dobrze, finalnie wszystko się chyba udało. Wszystko wymieniłem tak jak powinienem. Portalu nie kliknąłem dzisiaj. Czy ja portal zrobię? Raczej nie, ale możemy spróbować. Witam, co tu się za amatorka odpierdala? Postanowiłem robić... Postanowiłem robić cosplay pewnego znanego szejksowego polskiego twórcy. Czy zgadniecie, o kim mówię? Napiszcie na czasie. A czy zgadniecie, czy nie, to nie powiem. Trzeba być miłym. Dobra, lecimy dalej. Mamy już siódmego. Dawaj, dawaj, pyk. Pyk, 321 level. Proszę, proszę. Samego siebie XD. Haha, ale jesteś śmieszny. Kurwa. Plus 23. Dobra, to na razie nie. Barbarowi plus 48. Dużo pancerza tracimy, no ale... A, i nie muszę runki zamienić, dobra. To możemy wymienić. I mamy klatówę dla Kunegundy. Plus 17. Dobra, to na razie zostawię. I zostaje nam boss. Dokładniej Belzebos. Cyk. 322 level. Pięknie. Mamy jakieś rękawice też dla Barbarka. Plus 20. Chyba nie chcę. Nie mam już dzisiaj rozmontowań, także po prostu to sobie wywalimy. Bo tu mamy itemki do kibla i tak dalej. Dobra, no, no i tym samym piekiełko mamy zamknięte za nie wiem ile, 50 grzybów, coś koło tego. Zdejmij maskę, panie... panie Nekrosku, co zrobiłeś z neutralem? A, tu musimy zacząć kopać dalej, dobra. Troszeczkę błędów się zdarzyło po drodze, ale ten się nie myli, kto nic nie robi, rozumiecie? Jest takie piękne przysłowie. Lecimy dalej, teraz już sobie odpalę kalkulator. Zobaczymy, co my jeszcze możemy poklikać. Chociaż nie, zanim kalkulator, to jeszcze tornadko, bo tornadka i tak nie sprawdzimy. W ogóle by się przydały legendarne gemy, to też by nam dało dużego boosta. No ale niestety, póki co... A, właśnie, jeszcze mi jeden legendarny gem poleciał w międzyczasie. I to był chyba ten. Jeden, jedyny legendarny gem podczas eventu twierdzy tego ostatniego noworocznego, powiedzmy. Także no też nie za bogato, ale trudno. Dobra, tornado mamy 3,76 w tym momencie, 3,77. Ojejku, jakie to drogie, dobrze, że mogę do kotła dać. Wydaje mi się, że do jakiegoś 400+, może by nam się udało polecieć, zobaczymy.
Siema, jak tam rośnie broda? Nic mi nie rośnie. Nic mi nie rośnie, wariacie. Niestety. Ale to nie dlatego, że jest chujowy, jest specyfik do brody, tylko dlatego, że go nie stosuję. Jest jak jest. Ty chuju, mój zioma zadał ci pytanie. To fajnie. I co z tego? Powiem ci tak, Black Wolf. Bardzo mi cię brakowało na tych streamach, naprawdę. Jak była ta przerwa, że ci nie było z miesiąc albo dwa, to ja tak codziennie się zastanawiałem, kurde, gdzie ten Black Wolf? Fajnie jakby wrócił ze swoimi mądrymi wiadomościami. Ale na szczęście wróciłeś, bardzo się cieszę. Hello, Feko. Nietoperze, tak, no, nietoperze są w sumie przejebane. Ja zapomniałem, że tutaj one są. I to jest ich bardzo dużo. Ale no, powoli, powoli lecimy. A ty w ogóle, Municzku, jakie ty masz w ogóle lochy? Bo ty masz... W ogóle, kurwa, pokaż mi swoją postać. Pokaż mi swoje towary. A, ty masz... O kurwa, ty masz same legendarne gemy. No to chuj. To dogonisz, to cię raczej nie dogonię levelowo. Jaki preparat kupiłeś na zarost? Ojejku, nie pamiętam już. Pamięta ktoś, co ja kupiłem na tą brodę? Minoxidil chyba. Minoxidil, jak się... Tak, dokładnie, minoxidil, no. O, tu fajna brońka, ale malutki rozrzut bardzo. Nie przyda nam się. Te dwa lata zleciały, kurwa, jak nigdy. Tak szybko, rozumiesz? Dziękuję, dziękuję, ślicznie. Kocham cię, szczurek, mimo że czasem jesteś niemiły, ale i tak cię kocham. Cześć, mój kochany przystojniaku Loczusiu. Mamy, nie podlizuj się, bo znowu dostaniesz timeouta. Jezu, ja dzisiaj wychodzę na strasznego buraka na tym streamie. Nareszcie pokazuję swoją prawdziwą twarz. Nie, nie, ja ten minoxidil stosowałem ile? Tak regularnie to go stosowałem, z tydzień, góra dwa. Bo to się powinno chyba dwa razy dziennie stosować, jak dobrze pamiętam, rano i wieczorem. I w zasadzie to, no mówię. Potem już zaczynałem zapominać. I finalnie się skończyło tak, jak się skończyło. Że przestałem w ogóle używać. Ale leży w szafce, także może kiedyś wrócę do niego. Jak widać na brak zarostu neutral chodzącą reklamą, no mówię, że go nie używałem, no. Ja się miło chcę przywitać, a ten jak zawsze. Ale po co ty się miło chcesz witać, mały? Przecież ty znasz mnie, ja znam ciebie. Oboje wiemy, że nie jesteśmy mili dla siebie. Po co udawać? Kurwa, ten nietoper już... A które masz tornadko, Municzku? O, tu się zaraz nietoperze kończą. 4, 2, 5. Ja pierdolę. Cianko, Mixty. Szargoni, nagrywałem odcinek o fuzji serwerów. Nie tak dawno. Jak sobie wejdziesz na mój kanał na YouTubie, to znajdziesz go. I tam do marca bodajże podawałem daty, kiedy dokładnie będzie fuzja jakich serwerów. Polecam ci sobie go odpalić i nawet tylko zastopować w tym momencie, gdzie jest ta rozpiska. Bo ja w tym momencie już nie pamiętam, nie? Dobra, tornado na razie stop. Wstrzymamy się, mamy trochę golda. Mamy tak, 10% na hell. To jest mało expa, ale możemy ją ubić. Zawsze to coś tam do klasera nam wpadnie. Dobra, teraz mamy tak, twój największy koszmar, czyli to jest to. Na niego mamy, ojejku, to mogę sprzedać. Też mało mamy tego miejsca, zamiast zostawić do wiedźmy to eku albo rozmontowywać, to muszę normalnie wyrzucać. No lipa, troszkę lipa. Sianko, Ogretox, witam cię Pilo również, witam cię Legion Zjawa, Jezu, ile ludzi. Czy próbowałeś nagrywać z awatarem anime? Nie próbowałem, Nevas, i nie zamierzam. The Shaman, zdrawim, zdrawim czeski bratku, hello man. Bo zobaczyłem małego, to wolałem go odjebać najpierw. No cóż, jest jak jest. Kurde, ósmy nam padł. Na ósmego mieliśmy 6% niecałe. Chyba powiedziałem 8, ale miałem niecałe 6. No i ten już nam coś nie idzie. On ma w ogóle odporność na ogień, a my mamy w broni chyba też ogień. Dokładnie, no to to nie... A jakbyśmy zamienili może? Może by padł z byle jaką. Na przykład z tą, cyk, w ten sposób. Dobra, i teraz spróbujmy. O, widzicie? No i to jest właśnie to. I ta nam też powinna paść. I od razu dostaniemy plus 5 statystyk za ubicie tego loszku. Na górołaza ile masz? Not possible mam na górołaza. No, i siedzi, pięknie.
I mamy kolejną brońkę, tylko że to jest brońka na level przeciwnika chyba, jak się nie mylę. Nie na nasz, więc no niestety... Niestety jest bardzo słaba, po prostu ją chociaż mogłem w sumie to sprzedać, ale jeszcze coś nam poleci. Lecimy dalej, piekielny Peter, 1,28%. I to już jest loszek, który nam da... O kurwa. Nie spodziewałem się, że 1,30 nam padnie za dwa grzyby. Ciekawe, ciekawe, naprawdę ciekawe. Ale okej, zobaczmy sobie tą walkę. Kurwa. 26,5 milionów kryt. Tago? Pięknie. Okej, jeszcze na Hagrida mamy 1,14%. Hagrid to jest szkoła magii. Na tego. To nam jeszcze... Kurwa mać, co jest? Jak to siada dzisiaj wszystko pięknie. Czy my chcemy tą walkę oglądać? Możemy obejrzeć. Jezu, jak ten nekromanta na kurwia. To jest aż coś pięknego. 10 chyba darmowy piszesz municzków. Sirius Borg mówisz, że darmowy. Ja tak nie chcę na ślepo klikać, bo ja sobie jeszcze zrobię skana jednego. Te runki od żywiołów mnie przerażają. Najbardziej jako eko plus gracza trochę mi szkoda wymieniać runę co loch w momencie, kiedy mam budżet miesięczny 500 grzybów. Foduk, ale te najważniejsze lochy, które na początku ci dają najwięcej expa, nie mają żadnych odporności. Nie mają żadnych odporności i nie musisz tam się przejmować runkami tak naprawdę. Także luz. Nie trzeba wymieniać co loch, tak jak piszesz. Tylko te nowe lochy mają takie odporności. Ewentualnie jakieś tutaj jacyś nordyccy bogowie, Góra Olimp. Ale to są runy, boże runy. To są lochy, które ci nie dają jakoś bardzo dużo expa, zwłaszcza w tej wstępnej fazie, nie? No. Dobra, faktycznie, faktycznie padło nam ładnie. Mamy 324 level. To i tak nie jest jakiś wysoki level. Ja bym jeszcze tu dokręcił, ale nie wiem co. Wiecie co? Poszukamy klucza do 13 piętra. Może coś nam tam padnie jeszcze. No to nie jest klucz. To jest klucz, ale nie do tego, co chcemy. Niestety. Kurwa, to kopanie tych kluczy... O! Ha! Dzień dobry! Szkoda, że mały, ale chuj! 216. To wymienimy. Dobra. Lecimy dalej. No lepszy małyś legendarny niż... Kurwa mać. Niż czarny, wydaje mi się. Mały, ale wariat, bez kitu. Nie no, Jezu. 40... Ile ja płacę? 40 grzybów, tak? Tak, 40 grzybów za jeden gem. Kurwa mać, nie wytrzymam. No na pierwszych dwóch mam 0,82 i 0,84. No padłoby to, padłoby to. A jak weźmiemy sobie tu... O Jezu. W tym momencie moje największe procenty to jest Hemoridor 0,38. To ja tego nie klikam, pierdolę. Dobra, czyli jeszcze ewentualnie Tornado. I szukamy tego 13 piętra. Nie ma innej opcji. Znalazłem kalendarz, ale tam jest tylko, że styczeń, czyli nie ma dokładnych dat. Jeżeli tak jest, to wygląda na to, że nie ma. Ale wydawało mi się, że tam były dokładne daty. O dobra, mamy to. Okej, cyk. I pierwszych dwóch powinniśmy ubić. Sprawdźmy to. Broń by się przydało wymienić, to prawda, no ale nie ma eventu epickiego, nie? Nie ma eventu epickiego, więc no troszeczkę lipa. Chyba, że nam... Ale no Zmroku jak nam poleci, to też... No chyba, no w sumie to już teraz nam będzie dawało ze 100 średnich. To może nawet Zmroku sobie bym ulepszył. Razy dwa tylko. I po prostu Zmroku założył. Ale zobaczymy, zobaczymy, spokojnie. Dlatego mamy 0,80. Padnij, proszę. Może z Tornada. Tylko właśnie nie wiem, czy ja to Tornado jeszcze dużo go pocisnę, wiesz? Chociaż jakby się tego nietoperza jeszcze pocisnęło jednego, to potem chyba pójdzie z górki w miarę. Ale dobra, najpierw to licho piekielne i tego drugiego. Najpierw to spróbujmy ubić. Jak odebrać drop? Coś mi się wyciszyło. Tiesto, na razie nie ma dropów. Kolejne dropy są na 99% od piątku, godzina 16 bądź 17. Teraz jest przerwa z dropami od chyba 1 stycznia, bo oficjalny kanał Shakes and Fidget jest na wakacjach. Jakkolwiek by to nie brzmiało.
Po nietoperku leci z górki? No, tak właśnie mi się wydawało też. Zaczynam praktycznie co, nie wiem, co pół roku na nowym koncie, albo nawet szybciej. Tak jak teraz na przykład EU8 i zaraz będzie EU10. A i tak nigdy nie pamiętam, jak to idzie w tych lochach. Ta twoja to ma chyba dobrze, jak masz takie zwinne paluszki. Nie wiem. Być może. Nie ma problemu. Te woje są ciężkie na nekro, mag lepiej pada. Właśnie mi się wydaje, że na magów jest ciężej na tym nekromancie niż na wojowników czy zwiadowców. Ale no nie mam pojęcia. Generalnie na tym nekro do tej pory to mi wszystko łatwo padało. Tylko u mnie to jest kwestia tego, że ja bardzo długo czekam z lochami, nie? Bo ja czekam do nagrywania odcinka i tak dalej. Oho! Odpisali mi. No, mamy już potwierdzone, że będziemy grać w fajną gierkę w styczniu, godzinkę. Już w 100% potwierdzone, widzowie. No padnij, żeż kurwa, no prawie 1% na to mamy. Co tu się odpierdala? Mortko, do jakiej gildii dołączysz po fuzji? Mortalo, po jakiej fuzji? Bo ja gram na serwerach, na których nie ma na razie fuzji i długo się nie zapowiada fuzja, wiesz? Także nie wiem, o co pytasz dokładnie. Nie no, pierdolca dostanę, przysięgam. Dobra, spróbujmy tego nietoperza teraz. O kurwa, jak szybko. No przydałoby się tą broń wymienić, bez kitu. To na polskim nie grasz. Gram, jedyny polski, na jakim gram, to jest S40, czyli najnowszy. Także on raczej szybko fuzji nie dostanie. Ej, no po nietoperzach miało być z górki, kurwa. O, no, zajebiście, dzięki. Dobra, gicior. Czy odpisał WK Dzik? Nie. Powiem wam tak, napisałem do WK Dzika. Nie ukrywam, napisałem. Ta kurwa paleta dzików mnie skusiła, nie ukrywam. Natomiast nie odpisali mi. Jeszcze, Sadek. Ale pisałem do nich w sobotę, dzień przed Sylwestrem, także może mają dużo maili, a może mają mnie w dupie. Opcje są dwie. Która jest prawdziwa, nie wiem. Zobaczymy. Może oba, a może także oba, to prawda. Może tak być. Pewnie ta druga. No może tak być, zobaczymy. Dobra, możemy jeszcze tu dojebać. Cyk. Dużo tu jest bardzo wojowników, mimo że to ich nietoperzy skończyliśmy. Ale dobra, to można do kociołka dać. Na razie wszystko w HP. Najebani są dalej po sylwku. Nie no, wydaje mi się, że to są sportowe świry, więc oni nie piją alkoholu. A na pewno nie w dużych ilościach, tak? Pamiętajcie, że alkohol wypukuje białko. Alkohol wypukuje białko, także jak chcecie mieć mięśnie, to nie pijecie alkoholu. Zapraszamy na EU9 do gildii psychiatryk. Pozdro Neutral. Pozdro Mefiu. A powiesz mi, kto tą gildię prowadzi? Kto jest liderem? Teraz już nie ma woja do 420 chyba? A, no właśnie widzę. Widzisz, Patryk, nie tylko ja spamuję. Ale Artur, ty porównujesz to, że ty pisałeś co chwilę, do tego, że Matthew napisał jedną wiadomość? Ty znasz, kurwa, definicję spamu w ogóle? Człowiek. 1928 Artur jest liderem? A. Dobra, kurwa. Nie wiem. Alkohol to trucizna, energetyki również. Spełniłem swój boomerski obowiązek. A to zabawne w sumie. Dobra, to wypierdolę. To już trójka spamuje o jednej gildii? No tak, właśnie tak, no ale co zrobisz? Dobrze, no niech prowadzą rekrutację. To możemy sprzedać, dobra, do kolejnego woja klepę. Na kolejnym woju już się o, no właśnie. Tu już się raczej zatrzymamy, troszkę tornadka kliknąłem, jakieś staty wpadły, dobrze. Zróbmy skanik, no ale to 13 piętro nam raczej tylko zostało. Raczej to 13 piętro i nic więcej. 13 piętro na tego pierwszego mamy prawie 1%, czajcie to?
Prawie 1% na niego. No dobra, no nic, poklikamy jeszcze trochę. Jak wypierdolę na niego 500 grzybów i nie padnie, no to sobie dam spokój, ale... Ale no, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że padnie szybciej. Za niego dostaniemy 300 milionów expa. No tu jeszcze z jeden level by wpadł. Siemano Faryn, witam cię serdecznie. Energetyk to tak naprawdę smakowa woda z kofeiną i tauryną, plus jakimiś śladowymi ilościami witamin. Nic tam nie ma złego, tylko boomerzy to demonizują. Dokładnie jestem tego samego zdania. Dobrze. Mamy jakiś paseczek plus 10, a dla Mariuszka on będzie gicior, nie będzie gicior, rozmontowanka już dzisiaj nie mamy, cyk. Sprawdźmy tą walkę. Sprawdźmy tą walkę, bo to jest bardzo ciekawa walka. No ten nie zrobił za wiele, Mariuszek trochę zrobił, okej. Kunegunda zobaczmy. Okej. Dobra. I na wróżka Henryka też mamy podobne procenty. Mamy bardzo podobne procenty. On nam też jeszcze powinien paść. Nie no tak, no, ale zasada jest generalnie ze wszystkim taka sama. Wszystko jest dla ludzi, tylko no nie można przesadzać. Jeżeli ktoś będzie pił 2 energetyki dziennie, dzień w dzień, no to kurwa wiadomo, że sobie spierdoli zdrowie, nie? Ale od czasu do czasu się napić energola, no to się nic nie dzieje, no. Jak ty? Nie, ja tak nie piję. Ja mam taką fazę, że na przykład mam takie 2 dni, że wypiję 4 energole i potem tydzień nie piję i tak... Różnie to bywa. Wszystko jest dla mądrych ludzi i z umiarem. Dokładnie. Dokładnie, masz rację, Faren. Ty, Faren, jak coś napiszesz, to w ogóle, kurwa... Nie ma co dodawać, bo już wszystko jest wyjaśnione. Podobno przez energole broda nie rośnie. Jest to wielce prawdopodobne. Subika DM, życzę powodzenia, ja muszę lecieć. Miłego i zdrówka na nowy rok, elo. Dziękuję ci pięknie, Maniek. Tobie też oczywiście zdrówka w nowym roku przede wszystkim. Wszystkiego dobrego i trzymaj się, miłego wieczorku. I tym pozytywnym akcentem upierdoliliśmy kolejny loch. I zarazem ostatni loch dzisiaj, bo niestety już nie mamy więcej procent. Natomiast skończyliśmy na 325 levelu, więc w sumie okrągły level fajny. Nie ma co narzekać. Tutaj Barbar nie zrobił za wiele. O kurwa, Mariuszek jakie buły wyjebał. Pięknie. Sianko Aksej. Dobra, wróżek ubity. 325 level. Troszkę pocisnęliśmy fajnie. Nie ma co narzekać. I co? I mogę wam jeszcze topeczkę pokazać. Ale czy topeczka się jakoś zmieniła od ostatniego odcinka? No czemu mi nie przeskakuje na jedynkę? O co chodzi? O, dobra. Czy się jakoś bardzo zmieniła? No w zasadzie to nie. Tu bo... O kurwa, ty. Nekromanta ma najwyższy level na serwerze. I to ten, co od samego początku tak ciśnie i wszystkie rekordy pobijał. No, dokładnie. Eko player. Ja pierdolę, nie mogę z nich. To niezły eko player. No, w każdym razie 357 level najwyższy na tym serwerze. Ex aequo z Wazem, czyli z tym chorym, w sensie chorym. Z tym pojebusem. Rozumiecie, o co chodzi? Którego ja tutaj pokazuję praktycznie na każdym odcinku. Proszę bardzo, tu jaki kwiatek. No, ale mamy już dużo leveli, około 350. Bardzo dużo już osób zaczęło stopować lochy. Powtarzam, że serwer bardzo, bardzo mocny. Masa po prostu graczy, którzy wydają w miesiąc 100 tysięcy grzybów, 200 tysięcy grzybów, 300 koła, a was to nawet 500 000 wydał. 560 koła. No, także bardzo, bardzo mocny serwer. Niepozorny, ale bardzo mocny. Ale no w topce teraz w sumie to się za dużo już chyba zmieniać nie będzie, bo teraz już ludzie wchodzą powolutku w tą fazę stopowania lochów, więc już ten level będzie leciał oczywiście o wiele wolniej. Gildyjki tak wyglądają. Mówię, o, wskoczyliśmy na top 5 w ogóle. Mamy top 5 ex aequo, ale gildii w ogóle mocnych jest też bardzo dużo. Jest Freedom i All That Matters, którzy są poza zasięgiem totalnie, ale tu mamy jakąś gildię, nie wiem w ogóle kto, co i jak. 319 średni, oni mają 312, my z Necropolis 305. Także, o, tutaj w ogóle 300 też mają średni. W ogóle jest to strasznie mocny serwer. Szczerze wam powiem, że mam takie odczucia, że to EU8 jest mocniejsze od EU5.
Przez to, ile jest mocnej gildii, jak wygląda ta topka, jak tu ludzie cisną, nie wiem czemu. Ale no takie mam wrażenie. A Polaków w topce nie widać? To pra. W ogóle jest dużo Czechów w topce. Ale no nie mają banów, więc chyba nie jest to zasługa tańszych grzybów czeskich, z którymi ostatnio była afera. No faktycznie, Polaka w topce chyba żadnego nie ma, chyba że się jakiś ukrywa. Pierwszy Polak, jaki jest w topce, to jest Marcin UW od nas, na top 53. I tu mamy Javsa. Tu jest Kefir, kurwa, Kefir ma 330 z Shadow Syndicate. Ładnie. Ładny level tak samo. Municzek jest też w top 100. No. Co tutaj więcej? Twierdze niezbyt istotne, pupilki raczej też niezbyt istotne. Tutaj już ziomeczek ma... O, to ten nekromanta w ogóle. 72 pupile już ma. My mamy w tym momencie 62, czyli ma 10 pupili więcej od nas, ciekawe. No i podziemia, ranking podziemi też nie jakiś bardzo istotny. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o tego nekromantę. Docisnęliśmy co mogliśmy, teraz znowu przerwa. Muszę legendarnych gemów poszukać, najlepiej na jakimś evencie twierdzy. Teraz był, ale byłem na wyjeździe, w ogóle nie miałem tego w głowie, nie myślałem o tym. W każdym razie no muszę legendarnych gemików poszukać na evencie twierdzy i wtedy na pewno dalej się tutaj po prostu pociśnie, bo na razie no procenty na lochy są marne, ale dużo dzisiaj zrobiliśmy. Ile ja dzisiaj wbiłem leveli? 9? Tak na ten etap, już dodaję nutkę do Song Requesta. 9 leveli na tym etapie to nie jest wcale tak mało.